Beskid Sport Arena dzisiaj. Mamy nadzieję, że ludzi za dużo nie będzie. Chociaż to jest szczyrk. A ja nigdy tu nie był. Nic mi się odebił tu jest. No i jedna godzina się zjeżdża. Thank you.
Vítujeme na Beskyd Sport Arena Roba. Nikdy už věci tu nebyl. Jedině co, to tu tady měl rajza na rozeře. Na kole. Ale tu nikdy už věci tu nejezdí na ski rajzu. Obiecałeś wtedy, jak jest tu byl. Że tu będzie skirajza i dzisiaj jest ten dzień właśnie. Mam nadzieję, że się nie zawiedzę. Thank you.
ale do mnie to nie ma żaden problem. Tak, no to jest Beskid Sport Arena, widzą go z tego oto środka. Kanapa taka 6-osobowa z osłonami, jak to tylko było. Fajnie tu jest. Tylko że krótkie te trasy, tak? Tutaj sobie koło wyciągu, tam już jest do najbardziej stromo. Tak, no to ja już de facto skończył. Jedzę na szlaku z Karkoszczonki na Salmopol, szlak turystyczny, on tutaj idzie, albo ostrzał, bo wiem, że tu jakoś zmiana też była. W każdym razie, nie wiem czy to widzicie, tamte góry to już jest Brynno. Tak, to tutaj Beskid Sport Arena to jest tak na granicy Brynnej i Szczyrku, konkretnie Szczyrku Biłej. No i w zasadzie Karkoszczonka to jest taką przełęcz graniczną, nie?
Kati będzie rajza też zrobić, zresztą tu rajzy już były. Jaki na rowerze jechał mroz. Właśnie z Karkostynki na Szalmopol i z Brennej. I to mamy właśnie po prawej deski pod arena. Ale tam chyba nie zajdę. Chyba pisarnia tutaj. Raz taki zakręcił. A może się to udało. No w każdym razie śnieg już jest też mokry, wszystko się topi, ale nocami jeszcze mamy solidne mrozy. Sosnów planuje sezon do końca marca, ja też zresztą. Jak to się uda, wszystko zweryfikuje natura. Obiecałeś, że będzie tu jakiś krajza i słowa, że dotrzymał. Teraz to trochę tutaj szlakiem przejadę. Jest to miejsce pamięci, tak, jest. Była. Kurde, na skitury by to było fajnie też. Tak do Brynnej zajechać. Te skitury zrobić na Białej Krzyży. Ale kurczę, nie, ciężko mogę zrobić. Ja teraz zmierzam w kierunku Karkostynki i słynnej chaty wuja Toma. No, widać stoki w Brennej, taki stoki węgierski albo świniorka. Brynna to taki narciarski skansen. Brynno. Ten stok, który widzę, jest dość strumy, nie? Ale krótki. Tego czasu my tutaj jeździli na borówki do Brynnej i tam też były orczyki na tym stoku, tutaj my to zbierali, ale to jeszcze za bajka było. Jeszcze wtedy na chwilę i zmieni. Ja tutaj z tym trafię.
takim będzie. O, tu jakiś widok być. Lepiej zdaje się na rowerze, widać było tam przez strumo. Tak, bo tam na dole jest jakaś zakrętka, żeby się zrobić. Dobra. Oj, jest ofora na te brzyda. Tak, robak był na kole, na razie. Nawet ktoś jechał na kole. Mamy fajne widokowe miejsce. Widać Czantoria. Czy to jest Czantoria? Ja. Ale tutaj mamy widoczne też trasy na Białym Krzyżu. Sam Hamel na Białym Krzyżu. No i tutaj mamy oczywiście największy ośrodek narciarski w Polsce, czyli Szczyrk Mountain Resort. Jest tam planowany ski rajder. Widzę, że chodzi to wszystko jeszcze, myślę, że za tydzień, jak nie wcześniej, tam ski rajza będzie, albo ski touring rajza. Także fajne widoczki na Brydno. Brydne już zero śniegu, tak jak i w Ligocie. Tak, ja tu pamiętam, ja tu się mordował z rowerem. Po tym wtedy, że pierwszy raz widział Pyski Sport Arena, a to chyba był nawet listopad. Nie wiem, czy to nie było święto niepodległości. No to wracam na teren ośrodka. Jest fajny widok tutaj. O tym miejscu pamięci, że bym powiedział już, jak była tutaj rajda rowerowo, ale tak się składa, że właśnie że dotarł do tego miejsca. Ale jest tu fajny widok. Pamięci mieszkańców osiedla Wyspic zamordowanych przez hitlerowców podczas II wojny światowej. Aha, gdzie to był? Ta spalona, co za świnie. Niesamowity widok na Kotlina Żywiecką.
Nie wiem, czy tu jeszcze przyjadę, raczej chyba nie w tym sezonie, ale na pewno przyjadę. Jest to bardzo fajny i wygodne kanapy, coś się osoba. Skocznia skali ten w szczyrku. Tak, robot pod tym tunelem jechał na rowerze. Pierwszy stok narciarski, który odwiedził na rowerze, prędzej niż na narciach. Thank you.
yakına kalın. Şimdi çöreğine. Надо еще. Ты сказал я. А, тебе хватит. Это не жалко. Вот сейчас вот ты. А ее западку волна бы хватит. Я. Доска сейчас опять поцеловать. Drugą co dwie to ja też tak jeździł wtedy. Tam dali się jedzie do chaty z wiatoma. Pies tam stoi. Nie naruszono. Teraz ino pojechać przez szczurk. Mam nadzieję, że korka nie wyjdzie, bo mnie rano Łukasz Luszczak trochę wystraszył w Bielskim Radiu. Chodzi, że jest kurek, że się więcej stoi niż jedzie. Na szczęście tak nie było. I też jest jakiś wyciąg. Dobrze, no to szczurek mamy zaliczony, zaś nowe miejsce. Fantastyczne sprawy. Do domu. Trzymcie się i do zaś.